Cześć, witajcie na kanale Testerzy Jakości. Nazywam się Karol Wyszyński i witam Was w Laboratorium TIF w Poznaniu. Jest z nami Przemysław Zawodny. Witam serdecznie. Kierownik tego laboratorium. I dzisiaj poruszymy temat bardzo istotny, mianowicie smartfony. Co trzeba sprawdzić, zanim dokonacie zakupu? Smartfony to ciągle jeden z najpopularniejszych prezentów na komunię, urodziny, Boże Narodzenie, Dzień Dziecka i tak dalej, i tak dalej. To co? Zaczynamy. Otwieramy. Tak wygląda przesyłka, kiedy telefon dostajecie, ale zanim telefon zamówicie, należy zrobić research. Na co musimy zwrócić uwagę? Na co Ty zwracasz uwagę? Jeżeli o mnie chodzi, no to mam pewne specyficzne upodobania jako użytkownik. I dla mnie przede wszystkim liczy się bateria. U mnie to bateria, bateria, bateria i bateria. To jest najważniejszy element. Okej. Nie za bardzo gram, nie za bardzo fotografuję, więc skupiam się na dobrej baterii. Dobra, znajdźmy baterię. Co to za bateria, ile będzie nam służyła? To mamy litowo-jonową baterię, wielkość 2500 mAh. No to bo taka bateria, powiem tak, to już jest nowej generacji bateria, to nie jest takie baterie, które stare, które musieliśmy zawsze ładować do pełnego i zawsze rozładowywać do zera. To jest bateria litowo-jonowa, dlatego można ją doładowywać w dowolnym momencie i nie psuje to jej w ogóle. Okej. To zrobimy właśnie o tym konkurs, żebyście nam odpowiedzieli w komentarzach na YouTubie pod tym filmem, ile czasu będzie trwało ładowanie takiej baterii, która ma 2500 mAh pojemności i ładowarka, która ma 1 amper mocy? Tak, tak. To jest. Wyjście ma 1 amper. Tak. Wyjście 1 amper. Dajcie znać w komentarzach opis nagrody i regulamin w opisie tego filmu. Mamy tutaj bardzo wyraźne ostrzeżenie, nie wrzucaj do ognia, grozi wybuchem. Jakiś czas temu wraz z Tomkiem Rożkiem robiliśmy taki eksperyment w tym laboratorium i bateria nam spłonęła. Dlaczego tak się dzieje? Generalnie baterie działają w zasadzie reakcji chemicznej, czyli mamy tam specjalny płyn, specjalne blaszki, to różnie jest to wykonane, zależnie od technologii, ale generalnie działa, prąd wytwarza się na podstawie reakcji chemicznej. Jeżeli my naruszymy ten układ, ta reakcja chemiczna może przebiegać w sposób niekontrolowany, bardzo gwałtownie, czyli wydzieli się temperatura, wydzielą się śmierdzące gazy, a nawet znane są przypadki zarejestrowane, że dostępuje do eksplozji. Oczywiście ta eksplozja to nie jest taka spektakularna, że nam tutaj rozsadzi powiedzmy laboratorium, no ale jakby to się zdarzyło w kieszeni, to zawsze można tam doznać jakichś uszkodzeń. Ale telefon to także szereg innych czynników i funkcjonalności. Może zerknijmy na pozostałe modele. Na pewno na stronach internetowych producentów znajdziecie informacje, co jeszcze jest w telefonie, co jeszcze poza baterią Twoim zdaniem jest istotne. To tak, mamy wielkość wyświetlacza lub ogólnie wyświetlacz, czyli jaką rozdzielczość mamy tego wyświetlacza, jaki duży jest ten wyświetlacz, od tego zależy, jaką radość będzie nam sprawiał, tak? Ważna jest też jasność wyświetlacza, czyli w bardzo oświetlonych miejscach, czy będzie widoczne nasze... Uruchamiamy. Tak, dobrze, uruchamiamy. Dla osób, które lubią aplikacje, dla osób, które lubią grać na telefonie, no ważna też jest pamięć, ważny jest też procesor, także powinien sobie to sprawdzić. Okej, uruchamiamy system, natomiast sprawdźmy, jakie są te inne telefony, jakie mają pamięci i procesory. Tutaj mam 1 GB pamięci RAM-u na tym, tutaj mamy 2 GB. To już więcej. Jak to się przekłada na takie zwyczajne funkcjonowanie? Jakie to ma znaczenie, gdy korzystamy z tego telefonu, także na przykład, by korzystać z internetu? No im więcej RAM-u, no, tym łatwiej ten telefon będzie używać. Tym szybciej będzie używał. Procesor, to też jest ważna sprawa. Teraz już mamy wielordzeniowe procesory, czyli tam 2-, 4-, 8-rdzeniowe. I to różnie też wygląda, bo jedni sobie cenią to od razu moc, czyli ten telefon musi być bardzo mocny i potężny, a jedni sobie cenią takie rozwiązania, które powodują, że część tych rdzeni się wyłącza, kiedy telefon nie jest zbyt intensywnie eksploatowany. Także wszystko zależy od użytkownika. Okej, mówiłeś o wyświetlaczu. Tutaj mamy do porównania, słuchajcie, 3 różnego rodzaju wyświetlacze. 5-calowy, 5,4, 5,5. Jak to się przekłada na użytkowanie? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Myślę, że oglądając tam jakieś wideo, czy grając gry, robi się to przyjemniej. Z kolei no, na pewno konsumuje więcej energii. Także że wtedy trzeba, jeżeli patrzymy już na wyświetlacz, trzeba zerknąć od razu na parametr baterii, bo ta bateria będzie szybko nam tutaj schodziła. Z kolei mniejsze wyświetlacze mają tą fajną wygodę, że łatwiej leżą w kieszeni takie telefony, tak? Łatwiej je schować, wrzucić.
To wszystko z kompromisem, tak? Czy ten telefon to jest głównie telefon do kontaktu, tak? Biorę go i dzwonię i kontaktuję się od czasu do czasu, muszę sprawdzić, co, nie wiem, rozkład jazdy, jakąś aplikację. To wolałbym jednak telefon z mniejszym wyświetlaczem. Jeżeli jednak na telefonie używam dużo aplikacji, przeglądam internet, czytam coś, no to im większy ekran, tym łatwiej się to robi. Poza aplikacjami, poza internetem, telefony to od długiego czasu także aparaty. Co możemy powiedzieć o aparatach, które są dołączone do, wbudowane w telefony? Poza tym, że tutaj mamy informację 5 megapikseli, tu mamy informację 8 megapikseli. No oczywiście im więcej tych megapikseli, tym mamy większą rozdzielczość zdjęcia, czyli im więcej szczegółów na tym zdjęciu jest, tym lepsze zdjęcia ten aparat będzie robił. Ale generalnie ilość tych megapikseli jest ważna. Tutaj na przykład mamy 8 i 5, czyli można powiedzieć, że do zdjęć tam z tej strony, której chcemy coś sfotografować, to powiedziałbym, że jest wystarczająca, że jest rozdzielczość, już to zdjęcie będzie wyglądało dobrze. A z tej strony na nasze selfie 5 megapikseli to bardzo dużo, więc selfie będą wychodziły bardzo fajne. Słuchajcie, tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych, gdzie będziemy w nietypowy sposób testować telefony i pozyskiwać do nich energię. Będzie z nami dalej Przemek i dalej będziemy w laboratorium Tip Rheinland Polska. Do zobaczenia!